Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj miał być kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Jednak pan Łukasz Wybrańczyk postanowił wyjść z bańki, odpowiedzieć na mój materiał, dlatego powinienem się do niego odnieść. Zapraszam. Ze względu na to, że jest to pewne przypomnienie w ogóle całej idei wychodzenia z bańki, przypomnę krótko, o co tutaj chodzi. Akcja Wyjdź z bańki miała być akcją skierowaną do twórców YouTube'owych, których chciałem zachęcić do tego, aby oni zachęcali swoich widzów, żeby ci korzystali również ze źródeł informacji, które nie są w ich bańce informacyjnej. Bańką informacyjną określam zjawisko stworzone przez internet, a tym bardziej przez media społecznościowe. Zjawisko polegające na tym, że człowiek dostaje przede wszystkim te informacje przedłożone, które już pasują do jego światopoglądu. Tak działają media społecznościowe, tak w dużej mierze działa internet i uważam to zjawisko za bardzo niebezpieczne, w czym zgadzamy się z panem Łukaszem Wybrańczykiem. Dlaczego uważam, że jest to niebezpieczne? Dlatego, że to tworzy to właśnie taką bańkę informacyjną, czyli taką grupę osób, która dostaje prawie cały czas bardzo podobny przekaz. To sprzyja tworzeniu takich sekt, przynajmniej sekt intelektualnych. To sprzyja tworzeniu takich małych, zamkniętych, małych, no w cudzysłowie, ale ograniczonych, zamkniętych grup, które pozostałe osoby, które postrzegają pozostałe osoby poza tą bańką informacyjną tylko przez pryzmat tego, co usłyszą w tej bańce informacyjnej, co jest szalenie niebezpieczne. Jest to zjawisko zupełnie nowe, to znaczy normalnie człowiek, który żyje w społeczeństwie, nieustannie spotyka się z osobami, które mają inne podejście do rzeczywistości, które mają inne poglądy, czy to polityczne, czy filozoficzne, czy nawet religijne. I to pozwala człowiekowi dostrzec, że te osoby są zasadniczo tak normalnymi ludźmi, którzy mają swoje wady i zalety. Natomiast człowiek, który żyje w takiej bańce informacyjnej, a w ostatnim czasie jeszcze bardziej zostały ograniczone te zwykłe relacje międzyludzkie, coraz bardziej przechodzimy do internetu, a internet ma tą tendencję wpychać nas do takiej bańki informacyjnej i on dlatego dąży to do tego, czy idzie to w tym kierunku, żeby zamknąć ludzi w takim bardzo ciasnym zakresie informacji, który pokazuje pozostałych, tych, którzy nie są nasi, zawsze, czy przeważnie, albo nawet zawsze można powiedzieć, w bardzo negatywnym świetle, w bardzo określonym świetle. Uważam, że jest to szalenie niebezpieczne i uniemożliwia to tak naprawdę racjonalną, spokojną dyskusję. Uważam, że jest to szkodliwe, niebezpieczne dla duszy, bo człowiek, który wyrasta w takim nastawieniu, bardzo łatwo rośnie w pychę, bardzo łatwo pogardza tymi innymi pod wpływem kolejnych informacji, które przedstawiają tych ludzi w złym świetle. Nabiera przekonania, że właśnie oni muszą być zupełnie nieracjonalni, że oni działają w sposób zupełnie niewłaściwy, że oni są po prostu źli. To jest oczywiście pogląd błędny, to znaczy nawet jeśli mamy do czynienia z człowiekiem, który został zwabiony przez jakiś błąd, to jak najbardziej może on być jeszcze człowiekiem, który ma dobrą wolę, który chce szukać prawdy, ale ten błąd go zwiódł. Natomiast ludzie, którzy będą zamknięci w takich bańkach, ci, którzy są zamknięci w błędnej bańce informacyjnej, tej, która powiedzmy przekazuje bardzo dużo błędów, oni będą święcie przekonani, że właśnie mają rację i wszyscy inni to są jacyś bardzo ograniczeni, niepostępowi, albo po prostu głupi, albo właśnie nieracjonalni. Ci, którzy będą w bańkach informacyjnych, które powiedzmy, że przekazują dużo więcej prawdy, które zasadniczo mają rację, nie będą z kolei potrafili przekazać tych informacji tym, którzy są spoza tej bańki, albo nawet z czasem nie będą chcieli, bo oni są źli, bo oni są podli, bo oni są nieracjonalni, bo oni cokolwiek jeszcze innego. A na pewno kontakt między jednym a drugim, jakby między jednymi a drugimi, będzie bardzo, bardzo utrudniony, bo jedni i drudzy mają bardzo wykrzywiony obraz swoich poglądów.
A więc sprzyja to pysze, sprzeciwia się miłości bliźniego, bardzo łatwo rozwija takie emocjonalne przesądy, czy emocjonalne podejście do bliźniego, które po prostu nie jest właściwe, utrudnia racjonalną dyskusję. Dlatego jak najbardziej potrzebujemy takiego wychodzenia z baniek. I oczywiście nie każdy może teraz tworzyć jakąś taką bardzo profesjonalną dyskusję na poziomie. Nie każdy jest przygotowany, żeby z każdym publicznie dyskutować. Oczywiście, że nie. Ale ci twórcy internetowi, którzy już prezentują swoje poglądy, moim zdaniem jak najbardziej powinni do tego zachęcać właśnie ze względu na to zagrożenie, żeby z tej bańki wychodzić. Jest jeszcze drugi punkt, jakby drugie zagrożenie, mianowicie zagrożenie społeczne. Otóż ludzie, którzy są pozamykani w takich bańkach, są bardzo łatwo sterowni. Wystarczy, że jakakolwiek wielka instytucja państwowa czy ponadpaństwowa chce wytworzyć jakiś konflikt społeczny, jakieś zamieszki, odwrócić uwagę. Wystarczy, że do tych bańek informacyjnych wrzuci odpowiednie informacje i już one wybuchają emocjami, złością, gniewem, pretensjami i tacy ludzie są bardzo łatwo sterowni. Ludzie zamknięci w bańkach informacyjnych są niezwykle sterowni, są bardzo podatni na manipulacje, dlatego również z tego powodu jest to rzecz szalenie niebezpieczna. Ja zwracam na to uwagę, że Pan nasz Jezus Chrystus wysyła apostołów, aby szli i nauczali. Wszystkie narody mają wyjść do wszystkich, mają być gotowi nieść tą naukę do wszystkich. Pan Jezus nie mówi, zostawcie tych i tych, bo oni już i tak nic nie rozumieją, tylko się skupcie na tych, bo tutaj właśnie wszyscy pozostali, to bez sensu. Była pewna hierarchia, jeśli chodzi o szybkość, znaczy najpierw trzeba było iść do Żydów, później do pogan, natomiast wynikało to, była to powiedzmy praktyczna wskazówka, jak roznieść Ewangelię na cały świat, a nie zasadnicza, czyli ostatecznie Ewangelia była skierowana, jest skierowana do wszystkich. Tak też działa święty Paweł, gdy na Areopagu wychodzi, przedstawia Ewangelię, odbija, zbija argumenty, stara się właśnie wykorzystać tą mównicę, tą przestrzeń wymiany myśli po to, żeby przedstawić naukę Pana Jezusa. I jest, czytamy, że wchodził do synagogi i dyskutował nieustannie z Żydami. Święty Paweł jest doskonałym przykładem właśnie takiego wychodzenia z bańki, to znaczy takiego wychodzenia, aby nauczać. Na koniec jeszcze krótko wrócę do tematu wychodzenia z bańki. Teraz mój krótki komentarz, albo trochę dłuższy, zobaczymy, komentarz do wypowiedzi pana Łukasza Wybrańczyka. Jak wspomniałem, chodzi mi o kulturalną i merytoryczną dyskusję. Niestety pan Łukasz Wybrańczyk rozpoczyna swoją wypowiedź w sposób zdecydowanie niekulturalny. Później staje się ona wprawdzie dosyć mocno merytoryczna, natomiast wciąż jest w lekko prześmiewczym tonie, co uważam za niezwykle szkodliwe. Uwaga, przy wychodzeniu z bańki kluczowe jest to, żeby właśnie wysłuchać drugiej strony, żeby kulturalnie i merytorycznie rozmawiać. Praktycznie nie jest możliwa merytoryczna dyskusja bez kulturalnej dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który emocjonalnie podchodzi do tych spraw, to znaczy jeśli pozwala się tutaj emocjom ponieść i pozwala sobie na przykład właśnie na obrażanie, wyśmiewanie swojego rozmówcy, taki człowiek najprawdopodobniej nie będzie w stanie faktycznie właśnie spokojnie, czyli racjonalnie zważyć tych argumentów, tylko w praktyce jest on nastawiony na walkę. I to jest szalenie niebezpieczne, to znaczy człowiek z takim nastawieniem na pewno nie będzie w stanie, to znaczy jeśli jest nastawiony właśnie emocjonalnie na walkę, na pewno nie będzie w stanie odpowiednio zważyć tych argumentów. Będzie moim zdaniem z takim nastawieniem, jakby z takim tonem, w jakim jest nagrany materiał pana Łukasza Wybrańczyka. Ja oszczędzę ten początek, nie będę go pokazywał ze względu na ludzi o słabszych nerwach, natomiast tych z mocniejszymi nerwami zachęcam do kliknięcia w link, który oczywiście będzie pod tym materiałem, do filmu pana Łukasza Wybrańczyka. Zachęcam do obejrzenia tych pierwszych minut, jeśli chodzi właśnie o poziom wypowiedzi pana Łukasza Wybrańczyka, poziom jego kultury osobistej. I moim zdaniem to jest bardzo szkodliwe, to znaczy raczej cementuje to bańki, niż je rozbija. Dlaczego? Jeśli właśnie wychodzimy do naszych widzów i przedstawiamy tych innych na zasadzie, że oni są beznadziejni, oni nic nie rozumieją i są tak naprawdę właśnie śmieszni, wtedy dokładnie tworzymy bańki informacyjne. My jesteśmy dobrzy, oni nic nie rozumieją i te argumenty to wszystkie w ogóle są bez sensu i tylko prezentujemy właśnie tak, że tutaj my po prostu wszystko doskonale wiemy.
wiemy, oni nic nie rozumieją. Właśnie, żeby rozbijać te bańki informacyjne, potrzebna jest ta kultura, potrzebny jest szacunek dla swojego interlokutora po to, żeby pozwolić dwóm stronom spokojnie, merytorycznie się wypowiedzieć. Natomiast jeśli przejdziemy na sferę emocjonalną, co dzieje się praktycznie automatycznie w momencie, w którym przestajemy zachowywać kulturę osobistą, zaczynamy obrażać naszego interlokutora, wtedy no, siłą rzeczy, tak, wybuchają tam emocje, emocje nie pozwalają racjonalnie zważyć argumentów, tylko sprawiają, że człowiek okopuje się na swoich pozycjach i wzajemnie się ostrzeliwuje i wtedy to nie jest już wychodzenie z bańki, tylko jest wzajemne obrzucanie się błotem właśnie przez bańki informacyjne, co je cementuje, umacnia i czyli dokładnie nie o to mi chodzi. Moim zdaniem, niestety, materiał pana Łukasza Wybrańczyka bardziej cementuje bańki, niż je rozbija. Materiał pana Łukasza Wybrańczyka jest materiałem niezwykle długim. Trwa on około godziny 20 minut. Materiał porusza bardzo wiele, bardzo różnych kwestii. Cytuję bardzo wiele moich materiałów, bo no właśnie, ten materiał jakby ma wychodzić z bańki, ale przez godzinę czasu skupia się na tym, żeby w dosyć prześmiewczy sposób mnie krytykować. Zauważa też pewne, powiedzmy, pozytywne aspekty, aspekty mojego nauczania, które pan Łukasz Wybrańczyk ocenia jako pozytywne. Nie jest to takie tylko negatywne, natomiast zasadniczy ton jest prześmiewczy, co, jak wspomniałem, uważam za bardzo negatywne. Tutaj raczej chodzi mi o podanie pewnego spisu treści, jeśli chodzi o odpowiedź na te argumenty, niż o wchodzenie w szczegóły. To znaczy, tutaj będzie ogólna, dosyć krótka, choć myślę, że w pół godziny się nie zmieścimy, odpowiedź na zasadnicze zarzuty pana Łukasza Wybrańczyka. Natomiast jeśli chodzi o wchodzenie w szczegóły, myślę, że takie materiały się ukażą. Tutaj zgłosił się polski inkwizytor z chęcią współpracy w kwestii odpowiedzenia na pewne zarzuty. Myślę, że jak najbardziej jest to właściwy człowiek, jeśli chodzi o kwestie kulturowe, kwestie cywilizacyjne z okresu Starego Testamentu. Na część argumentów myślę, że sobie odpowiemy razem i myślę, że tak powoli w różnej formie, zależy też jak to będzie się dalej układało, będziemy sobie odpowiadali. Nie wiem, czy będzie też dalej jakaś wymiana z panem Łukaszem Wybrańczykiem, to jest niewykluczone. W każdym razie, co do szczegółów, podejrzewam, że będą kolejne materiały. Być może nagramy coś z polskim inkwizytorem, natomiast tutaj pewien spis treści, zwłaszcza, że na większość argumentów, moim zdaniem, już odpowiedź jest w moich poprzednich materiałach. Jest jedna rzecz bardzo cenna, na którą warto zwrócić uwagę. Pod koniec materiału zwrócę na to uwagę. Bardzo cenna uwaga ze strony pana Wybrańczyka, czy bardzo cenne pytanie, na które koniecznie, moim zdaniem, trzeba odpowiedzieć. Będę starał się odpowiadać mniej więcej w takiej kolejności, w jakiej pojawiały się zarzuty pana Łukasza Wybrańczyka. Oglądając ten materiał, robiłem sobie notatki, jakie uwagi, zarzuty miał pan Wybrańczyk wobec tego, co ja prezentuję. I tutaj postaram się tak krótko odpowiedzieć mniej więcej w tej samej chronologicznej kolejności. Można powiedzieć, że taki zasadniczy, fundamentalny zarzut to Pismo Święte raczej pasuje, przede wszystkim Starego Testamentu, ale w zasadzie nie tylko, do ludzkiego dzieła niż do Bożego. Czyli według pana Wybrańczyka i po prostu według ateistów, przede wszystkim Stary Testament wygląda bardzo wyraźnie na ludzkie, niedoskonałe dzieło, a nie na dzieło sporządzone pod natchnieniem Ducha Bożego, nieomylne, doskonałe. I oczywiście tutaj pan Wybrańczyk znajduje mnóstwo różnych miejsc w Piśmie Świętym, które są bardzo brutalne, które są okrutne, które mówią o niewolnictwie, no i właśnie pokazuje, że to są rzeczy niedoskonałe, które wskazują na ludzkiego autora, na to, że Bóg nie miał w tym tak naprawdę żadnego udziału. Zasadniczo w tym temacie odsyłam do mojego materiału, o czym nie wiedzą ateiści i katolicy zresztą też. To jest taki kluczowy materiał, który też jest cytowany przez pana Wybrańczyka, no ale siłą rzeczy tylko we fragmentach, właśnie tylko w bardzo wybranych fragmentach. Bardzo polecam wszystkim tym, których ta kwestia faktycznie jakoś porusza, bardzo polecam zapoznać się z tym materiałem. Oczywiście będzie ten link w opisie. Jest to, można powiedzieć, taki fundament w ogóle dla odpowiedzi na tego rodzaju zarzuty. Tutaj tylko naprawdę w dwóch zdaniach mówimy tam o kontekście, o tym, że ludzkość jest na cywilizacyjnie niskim poziomie. O tym sobie jeszcze będziemy mówili. Pan Bóg
nie zmienia ludzkiej wolnej woli, skoro stworzył człowieka jako wolnym, chce na niego wpływać właśnie poprzez rozum i wolę, a nie poprzez wewnętrzną zmianę jego konstytucji. Zasada subsydiarności, pomocniczości, czyli problemy należy rozwiązywać na najniższym możliwym szczeblu, czyli jeśli chcemy wychować człowieka, to należy pozwolić mu się rozwinąć, a nie właśnie w sposób jakiś cudowny, bach, zmienić jego wewnętrzną konstytucję. O tym mówię dogłębnie w tym materiale, to bardzo naprawdę zachęcam do zapoznania się z nim dla tych, których te kwestie interesują. Pan Łukasz Wybrańczyk prezentuje jakby trzy grupy takich zarzutów. Tutaj postaram się pokazać planszę z tymi zarzutami. O karze śmierci, niewolnictwie i ludobójstwie zaraz sobie powiemy. To będzie jakby później z okazji jakby kolejnego fragmentu materiału pana Wybrańczyka. Karanie dzieci za winy ojców, czyli na przykład bunt i gwałt na żonach Dawida. Zarzut pana Łukasza Wybrańczyka jest taki: Dawid zgrzeszył, zostanie ukarany tym, że jego dziecko umrze, jego pałac później zostanie zdobyty, a jego żonę posiądzie ktoś inny. I tutaj myślę, że warto w dwóch zdaniach na ten temat coś powiedzieć. Jeśli chodzi o śmierć dziecka, pamiętamy o tym, znowu, zawsze, gdy chcemy ocenić jakiś system myślowy, trzeba widzieć go w całości. A więc Bóg jako pierwsza przyczyna ma pełne prawo do dawania i odbierania życia. Dwa, człowiek jest wieczny, czyli śmierć jest tylko przejściem z jednego życia do drugiego. Bóg ma pełne prawo, żeby człowieka życia pozbawić. Jeśli zdecyduje, że ten człowiek już z jakiegoś powodu nie powinien tutaj na tej ziemi żyć, to ma do tego pełne prawo. Znaczy ma prawo decydować o swoim stworzeniu w sposób pełny. Oczywiście decydując się, że stworzy te istoty jako wolne i jako nieśmiertelne, on już nie zmienia swojego zdania, czyli te istoty będą właśnie żyły wiecznie i będą pozostaną wolne. Natomiast jeśli chodzi o długość ich ziemskiego życia, jest to rzecz w pełni jemu podległa. Jak najbardziej może odebrać życie czy dziecku Dawida, czy dzieciom Egipcjan, czy jakiemukolwiek innemu człowiekowi. Ma do tego pełne prawo. Jeśli chodzi o los tych dzieci, które umierają zanim dojdą do używania rozumu, to też sobie to omówimy osobno, bo ta kwestia też została poruszona. Natomiast co do zasady, w chrześcijańskim systemie myślowym jest to rzecz zupełnie normalna i zupełnie wewnętrznie oczywista, że Pan Bóg ma pełne prawo odebrać życie temu dziecku i to niekoniecznie jest dla tego dziecka kara, tak? To znaczy Pan Bóg wie, czy dla niego jest lepiej umrzeć jako dziecko, czy żyć, czy to już naprawdę są rzeczy, które znaczy ocenienie tego, czy to jest dla niego lepsze, czy gorsze, to z naszego punktu widzenia jest niemożliwe, to znaczy z punktu widzenia chrześcijanina, który właśnie wierzy w życie wieczne. Natomiast jeśli chodzi o gwałt na żonach Dawida, to jest bardzo ciekawa sprawa, to znaczy ciekawy rodzaj zarzutu. No ja w jaki sposób Pan Bóg może ukarać Dawida teraz taką zbrodnią? To jest inny rodzaj kary, o ile jest bezpośrednio powiedziane, że Bóg zsyła śmierć na syna Dawida, co faktycznie jest dla Dawida wielką boleścią. Pamiętamy też o tym, że dla Izraelitów właśnie potomstwo jest największym skarbem, w tym postrzegają tą swoją niejako długowieczność. Szczególnie dla władcy, to jego dynastia, to jest rzecz kluczowa. Natomiast czy Bóg może nakazać, sprowokować coś takiego jak gwałt, który jest przecież zbrodnią, który jest przecież czymś złym? Nie. I dlatego też w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że to Bóg sprawił, że do tej zbrodni dochodzi. Pan Bóg to zapowiada Dawidowi. Ze względu na to, że zrobiłeś to i to, tak się stanie. Natomiast nie jest nigdzie powiedziane, że Pan Bóg to prowokuje, że Pan Bóg to stwarza. Tak? Pan Bóg zapowiada Dawidowi, co się stanie. Najprawdopodobniej, gdyby nie ten grzech, albo po prostu okoliczności potoczyłyby się w ten sposób, że nie doszłoby do tego w sposób czysto naturalny. Tak? Inna sytuacja rodzinna, inna historia wtedy całej rodziny. Albo Bóg po prostu zapowiada to Dawidowi, że gdyby nie było tego grzechu, to ta sytuacja byłaby taka, żeby do tego nie doszło, albo mówi w ten sposób, że gdybyś tego grzechu nie popełnił, ja uchroniłbym twoją rodzinę przed tym w sposób, powiedzmy, taki jakby cudowny. Znaczy nie chodzi o to, że teraz Pan Bóg by tam musiał stąpić z mieczem, czy zesłać anioła z mieczem, który by ochronił te żony Dawida, tylko po prostu poprzez jakieś swoje działania czy wewnętrzne natchnienia sprawiłby, żeby ta sytuacja potoczyła się inaczej. Czyli
i to jest w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie rozgraniczone. To znaczy Pan Bóg, jest wielokrotnie mowa o tym, że zsyła śmierć, ma do tego pełne prawo jako Pan życia i śmierci, ale nigdy nie jest powiedziane, że On sprawia, że ktoś dokonuje jakiejś zbrodni, że ktoś dokonuje czegoś złego, tak jak mamy tutaj w tym przypadku. Będzie taka kara, tak? No i tak jak wspomniałem, albo same okoliczności by sprawiły, gdyby nie ten grzech, że byłoby inaczej, albo Pan Bóg by tego dokonał w inny sposób. Tutaj pewnie pojawiłby się zarzut ze strony pana Wybrańczyka, no ale co z Faraonem, skoro ja mówię, że Bóg nigdy nie czyni bezpośrednio czegoś, co byłoby złem. Przecież jest bezpośrednio powiedziane, że Pan Bóg zatwardził serce Faraona, tak żeby on podjął taką, a nie inną decyzję. Jest to jedyny taki fragment, gdzie jest to wypowiedziane w ten sposób, że Pan Bóg czyjeś serce zatwardził, tak żeby stało się coś złego. To jest dosyć wyjątkowy sposób mówienia. Cóż to znaczy? Czy oznacza to, że Faraon nie miał własnej woli, że Pan Bóg jakby był stwórcą tego wszystkiego? Oczywiście nie. A więc skąd to wiemy? Oczywiście, no właśnie, z całości Pisma Świętego. Zawsze, gdy badamy Pismo Święte, no trzeba patrzeć na jego całość i jeśli chcemy ocenić jego przekaz, no to musimy fragmenty widzieć w świetle innych jego fragmentów i oceniać, interpretować je oczywiście względem tego, co również jest zapisane w Piśmie Świętym. Jest to zupełnie naturalne, zupełnie właściwe. Będzie sporo dygresji. Ateiści bardzo często się zachowują jak człowiek, który chciałby ocenić zdrowie jakiejś osoby i bierze lupę i bada każdy milimetr skóry, szczegół po szczególe i sprawdza, o tutaj jest jakaś niedoskonałość, ta osoba jest pewnie niezdrowa. Taka metoda no, nie jest szczególnie skuteczna, tak? To znaczy może to być niedoskonałość zupełnie normalna dla zupełnie zdrowej osoby i tylko jest to pewne czepianie się jakiegoś szczegółu. Raczej trzeba właśnie spojrzeć na całość tego człowieka, zbadać oczywiście różne elementy, ale jeśli tam wszystkie badania wychodzą dobrze, a tylko właśnie na skórze pojawia się jakaś niedoskonałość, no to nie ma powodów, żeby z tego robić jakąś wielką aferę. Natomiast mam wrażenie, że tak to robią ateiści, to znaczy dostrzegają tutaj, a właśnie Pan Bóg zatwardził serce Faraona, a więc oznacza to, że nie miał wolnej woli, Bóg odbiera wolną wolę i tak dalej. W kontekście całego Pisma Świętego jest oczywiste, że Pan Bóg tej wolnej woli człowiekowi nie odbierze, że człowiek tą wolną wolę posiada, że Pan Bóg nigdy jej nie zmienia. Cóż więc może oznaczać w kontekście całego Pisma Świętego? Nie jest to jakaś wyszukana interpretacja, że ja teraz sobie muszę to jakoś zmusić się do tego właśnie, żeby znaleźć coś, co pasuje do mojego światopoglądu. Nie. Ja szukam po prostu takiej interpretacji tego fragmentu Pisma Świętego, która jest spójna z całą jego resztą. Czy to jest naprawdę aż tak bardzo trudne i wyszukane? No moim zdaniem zupełnie nie. A więc jak interpretować ten fragment w kontekście tego, że wielokrotnie mamy potwierdzone, także to człowiek decyduje o swoim losem, że te dwie drogi stoją przed człowiekiem otwarte i że człowiek tą swoją wolną wolą decyduje, że to od niego zależy, jaki będzie jego los. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze kwestia łaski, tego jak Pan Bóg się nad człowiekiem lituje. To jest zupełnie inna kwestia, w którą teraz wchodzić nie będziemy, czyli wolna wola i łaska. Temat bardzo ciekawy, też apologetycznie mógłby mieć swoje znaczenie, natomiast nie zdążę omówić tutaj wszystkiego, zwłaszcza, że ten aspekt jakby nie pojawia się w samym filmie pana Łukasza. Cóż więc w kontekście całego Pisma Świętego będzie znaczyło to zatwardzenie serca? Będzie to znaczyło tyle, co przyzwolenie na złą decyzję. Autor Pisma Świętego ewidentnie chce pokazać, że Bóg panuje nad wszystkim, że gdyby chciał, to mógłby odmienić serce Faraona, ale nie odmienił. Jest Panem tego wszystkiego. Pokazuje, i to jest oczywiście kluczowe, tak? Rozumiemy. Wychodzą Izraelici z tego Egiptu. To są ich panowie, to są ci mocarze. I właśnie o to chodzi, żeby pokazać, że Bóg jest ponad tym wszystkim. On jakby chciał, to by odmienił serce Faraona, ale nie odmienił. Pozwolił mu. Tak należy to interpretować po prostu w kontekście pozostałych fragmentów Pisma Świętego. Pozwolił Faraonowi na jego złość. Pozwolił, żeby to jego serce
on sam zatwardził. Tak to należy interpretować i ten zapis jest logiczny w kontekście tego, że autor natchniony chce pokazać tutaj tą moc, przede wszystkim wszechmoc Boga, który mocną ręką wyprowadza Izraelitów z Egiptu. Nie jest to jakieś szukanie na siłę wymówek, jest to po prostu czytanie Pisma Świętego w całości, w kontekście innych fragmentów Pisma Świętego, które wielokrotnie podkreślają ludzką wolność i tego, że Pan Bóg tej wolności nie znosi. Przy tej okazji Łukasz Brańczyk mówi również o niedźwiedzicach, które pożerają dzieci lub młodych chłopców, zależnie od tego, jak to właśnie tłumaczyć. I tutaj Szymon Pękala na kanale Szymon Mówi nagrał na ten temat materiał, który tam również jest krytykowany przez Łukasza Wybrańczyka, który ma swoją drogą tendencję do tego, żeby naprawdę przeciągać swoje materiały właśnie przez tego rodzaju dygresje. Zachęcam do obejrzenia tego materiału Szymona Pękali a propos tych niedźwiedzi. Uważam, że faktycznie Szymon popełnia tam błąd, jakby stwierdzając, że na pewno to nie były dzieci, tylko to na pewno byli właśnie młodzieńcy. Pewności nie ma, natomiast jak najbardziej młodzi chłopcy, myślę, że jest to tłumaczenie właśnie dosyć dokładnie oddające spektrum możliwości tłumaczenia. Mogą to być zarówno dzieci, jak i młodzież. Natomiast bardzo dobrze wyjaśnia w kontekście, że raz, ta obelga jest bardzo poważna, dwa, Betel jest konkurencyjnym miejscem kultu i ewidentnie tutaj chodzi o taką walkę pomiędzy jednym kultem a drugim. Ewidentnie bardzo prawdopodobne, że ci młodzieńcy są w jakiś sposób na służbie świątyni. Nie jest to bezpośrednio zapisane, natomiast wydaje się to być bardzo możliwe. Tak jak właśnie Szymon tam mówi, kontekst. Z czym bym się nie zgodził w materiale Szymona, oprócz tego, że faktycznie niepotrzebnie próbuje dowieść zbyt wiele, że to na pewno nie były dzieci, to dwa, popełnia też moim zdaniem ten błąd, że mówi, że nie do końca wiemy, czy to dokładnie tak się rozegrało. To jest moim zdaniem już zbyt daleko idąca relatywizacja Pisma Świętego. A więc w księgach historycznych należy oczywiście wychodzić z założenia, że autor chce nam przekazać pewne wydarzenia. I oczywiście, że to nie jest historiografia w naszym współczesnym tego słowa znaczeniu. Czyli autorzy nie podają dokładnych odstępów czasu, nie podają dokładnych liczb. Zupełnie nie o to im chodzi. Trzeba zawsze rozważyć, jaki mają cel. Natomiast w księgach historycznych faktycznie celem jest opisanie właśnie historii, opisanie wydarzeń. Także nie widzę powodów, aby jakby poddawać wątpliwość samą historyczność tego zdarzenia. Natomiast znowu próba ocena tego, że Bóg kara tutaj za drobne rzeczy. No nie, jest to walka pomiędzy jedną świątynią a drugą. Walka, która ostatecznie może doprowadzić, jeśli taki kult w Betel się rozprzestrzeni, to może doprowadzić ostatecznie do w ogóle odpadnięcia Izraela od wiary, do wprowadzenia na nowo ofiary z dzieci, nieczystości świątynnej czy prostytucji świątynnej itd., itd. Oczywiście to w tym momencie jeszcze nie jest zagrożeniem, ale łatwo może do tego dojść, kiedy powstaje ten inny, obcy kult w Izraelu. To jest zrozumiałe, że tutaj jakby ta ingerencja Pana Boga jest drastyczna i bez wątpienia tutaj Bóg reaguje w sposób drastyczny, natomiast nie ma w tym, znowu, jest Panem życia i śmierci. Ma pełne prawo odebrać życie wtedy, kiedy uznaje to za stosowne, a tu widzimy bardzo konkretną potrzebę, czyli obronę prawdziwej wiary, czego ateiści oczywiście nie rozumieją, dlaczego miałoby to być cenne. Postrzegają to jako jakąś taką, takie samolubstwo, egoizm Boga, że to jemu zależy, żeby jemu palili kadzidło. Nie. I on nie potrzebuje naszego kultu, to my potrzebujemy jego kultu. Być może gdyby nie właśnie te cuda, nie to, że Eliasz zabija proroków Bala, nie to, że niedźwiedzie zjadają tych młodzieńców z Betel w jakimkolwiek wieku oni by nie byli, być może Izrael nie wspiąłby się na ten poziom cywilizacyjny, być może nie byłby gotowy, żeby przyjąć Mesjasza, być może było to koniecznie potrzebne i być może gdyby nie to wszystko, to dzisiaj właśnie ludzie pokroju Pana Wybrańczyka i mojego pokroju stalibyśmy na poziomie podobnym na przykład cywilizacyjnie do współczesnych talibów. To naprawdę nie jest wykluczone. No i ostatni punkt z tablicy pana Łukasza Wybrańczyka to ilość poronień i Bóg jako największy aborcjonista. Taki jest tutaj zarzut. Przecież naturalnie rzecz biorąc jest mnóstwo poronień i te dzieci ostatecznie idą do piekła. Tutaj jakby przeskakuje też trochę jakby do kolejnego zarzutu, który pojawi się później, czyli co ksiądz Szymon naucza o limbusie i piekle i losie dzieci nienarodzonych. Uważam trochę za trochę
w cudzysłowie, zabawne to, że ateiści tak bardzo się tym ekscytują, właśnie nauką o Nimbusie i o piekle. W ogóle, gdy ktoś, kto nie zna teologii, próbuje wejść właśnie w teksty teologiczne, teksty soborowe, nauczania papieży, to jest trochę tak, jakbym ja teraz obejrzał 3 filmiki na YouTubie o tym, jak należy planować budowę i teraz właśnie przedstawiał, że o, tutaj to jest herezja, tak nie wolno, bo to trzeba zrobić inaczej. To znaczy, chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że zajmowanie się specjalistycznymi tekstami teologicznymi bez rozumienia kończy się właśnie tym, co pan Łukasz Wybrańczyk prezentuje w swoim materiale na temat limbusu i piekła. Otóż mówi on, o, ksiądz Szymon jest modernistą i heretykiem, tutaj nawiązując do moich własnych słów, bo ja mówię, że te dzieci nienarodzone, które umierają bez chrztu, one nie idą do piekła. No jak tak można? Przecież Kościół mówił, że one właśnie idą do piekła. Odpowiedź jest banalnie prosta. No to zależy. To zależy, jak zdefiniujemy to piekło. A więc ze względu na to, że prawdą wiary jest, że są dwa miejsca, te ostateczne piekło i niebo, jednocześnie, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, dzieci nienarodzone będą pozbawione najprawdopodobniej wizji uszczęśliwiającej, czyli oglądania Pana Boga twarzą w twarz. Czy to jest w jakiś sposób krzywdzące? Nie, bo nie jest to nasz naturalny cel. To jest cel przerastający naszą naturę, dar od Pana Boga, wyjątkowy, którego moglibyśmy w ogóle nie otrzymać. Otrzymujemy do Niego prawo poprzez chrzest, czyli poprzez łaskę uświęcającą. Jest to rzecz przerastająca naszą naturę, o czym oczywiście pan Łukasz Wybrańczyk nie wspomina, bo też być może nie wie i w ogóle nie rozumie, jakby na czym ta różnica polega. Znaczy, być może, nie wiem. W każdym razie, oczywiście z racji na to, że żeby wejść do nieba, czyli dostąpić wizji uszczęśliwiającej, czyli oglądać Pana Boga w twarzą twarz, potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa. Żaden człowiek nie jest do tego zdolny od tak po sobie po prostu, ze względu na swoją naturę. Potrzeba wszczepienia w Chrystusa, potrzeba stać się częścią Chrystusa. Czy takie dziecko nieoszczone może stać się częścią Chrystusa? Jest teologicznie możliwe, że stanie się, że Pan Bóg obdarzy je łaską, natomiast my nie mamy na ten temat żadnych informacji. Dlatego należy wychodzić z założenia, że takie dziecko trafia właśnie do limbusa, które starsi teologowie umieszczali właśnie w piekle. I tu, o, jak to może być? W piekle umieszczali. I stąd to pewne zamieszanie ateistów, którzy dzisiaj czytają te teksty i o, piekło. Przepraszam za mój śmiech, natomiast wydaje mi się dosyć zabawne to wzburzenie tą kwestią. Dlaczego umieszczali to miejsce w piekle? Ano dlatego, że te dzieci wiecznie już nie będą oglądały Pana Boga. O, no to będą cierpiały i będą nieszczęśliwe? Nie, no właśnie tak jak pan Łukasz Wybrańczyk wyjaśnia w swoim materiale, nie będą cierpiały tych mąk piekielnych, tylko będą pozbawione tej wizji uszczęśliwiającej. No i tutaj teologowie, właśnie wszyscy katolicy teologowie wyjaśniają jasno, że ich to miejsce, ten limbus, ci również, którzy umieszczali to miejsce w piekle, mówili, że tak, tam nie będzie żadnych cierpień. Nie będzie żadnych cierpień. Życie wieczne. Naturalna możliwość poznania Pana Boga. To również było zupełnie normalne dla tych starych teologów. Tutaj możemy chociażby naszego Dicamba Jusena przytoczyć, czy jakiegokolwiek innego przedsoborowego teologa. Jest to rzecz po prostu powszechnie nauczana i to ten zarzut pana Łukasza Wybrańczyka wyrasta po prostu z, no właśnie, z czytania pewnych tekstów teologicznych bez zupełnie zrozumienia całego kontekstu, z czym najwyraźniej w ogóle ateiści mają pewne problemy, bez dostrzeżenia całego spektrum różnych wyjaśnień i okoliczności. A więc tak, te dzieci nie będą cieszyły się wizją uszczęśliwiającą, natomiast nie będą cierpiały, będą żyły wieczne. Jest to stan porównywalny niejako do raju ziemskiego, trochę inny, bo w raju ziemskim ci Adam i Ewa już byli w stanie łaski uświęcającej, ale z kolei też jeszcze mogli zgrzeszyć, czyli jest to troszkę inna sytuacja, natomiast ich stan jest jak najbardziej słuszny. Byli teologowie, którzy twierdzili, że te dzieci będą, te osoby, ci ludzie będą w jakiś sposób cierpiały, w tym sensie, że będą odczuwały pewien smutek, że nie dostąpiły tego nadprzyrodzonego daru. Natomiast inni teologowie odpowiadają, że to niemożliwe, dlatego że nikt nie może się tego domagać. Ze względu na to, że wizja uszczęśliwiająca tak bardzo przerasta naszą naturę, nikt nie może się tego z poziomu natury domagać i jakby nasza natura nie może tego swoimi własnymi siłami
ani osiągnąć, ani chcieć. Dlatego większość teologów odpowiada, że nie, nie będzie. Nie będą z tego powodu smutni, że to będzie dla nich oczywiste, że to przerasta zupełnie ich naturę i że nie dostąpili tego wyniesienia, nie będzie dla nich w żaden sposób przyczyną smutku. Jak wspomniałem, to jest kwestia dyskutowana teologicznie, czy jest to przyczyną jakiegoś smutku, czy nie. Natomiast nie jest dyskutowane teologicznie, że te dzieci doznają naturalnej szczęśliwości, naturalnego poznania Boga i nie cierpią w sposób fizyczny, czyli nie cierpią tych mąk piekielnych. A jeśli ktoś twierdzi, że cierpią męki piekielne, to ma na myśli właśnie pierwszy punkt, czyli brak wizji uszczęśliwiającej, który u nich nie kończy się właśnie pozostałym tym cierpieniem piekielnym, tylko co najwyżej mógłby się przejawiać w formie tego pewnego smutku, co jest kwestią dyskutowaną teologicznie. A więc jeszcze raz, człowiek, który trafia do limbusa, osiąga swój cel naturalny, na tym naturalnym poziomie. Moglibyśmy wszyscy być powołani tylko do tego, żeby osiągnąć ten stan życia wiecznego i naturalne poznanie Pana Boga. Mógłby nikt, żaden z ludzi nie być nigdy powołany do nieba, do nadprzyrodzonej szczęśliwości, do radości samego Boga, radości Trójcy Przenajświętszej, wewnętrznej radości Trójcy Przenajświętszej. To jest coś, co nas absolutnie przerasta, do czego nikt nie musiałby być powołany. Jest to dar, darmo nam dany. Coś absolutnie dodatkowego, coś ekstra i nikt nie ma prawa, żeby się tego tak po prostu domagać. Tak to widzą przedsoborowi teolodzy, tak nauczają u nas w seminariach, także uspokaję pana Łukasza Wybrańczyka, spokojnie, nie ulegam tutaj herezji modernizmu. Przy okazji limbusa i piekła pan Łukasz Wybrańczyk przytacza również ten zarzut, jak to miałoby być wychowawcze, to zabijanie dzieci w Egipcie, czyli ostatnia plaga egipska. Dla kogo to miało być wychowawcze? O, proste, dla wszystkich. Bóg pokazuje swoją moc, pokazuje, że jest Panem, że wszystkie bogi Egiptu to jest bajka dla Niego. Także to nie są właśnie naprawdę bogi, tylko to są jego stworzenia, jeśli w ogóle, tak, czyli demony, które gdzieś tam są czczone i one nie mają żadnej mocy, to ja jestem Panem, pokazuje Bóg. I ma to znaczenie wychowawcze dla wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Jak wspomniałem, dzieciom krzywda się w ten sposób nie dzieje. Bóg ma pełne prawo to życie dać i odebrać, kiedy uzna za stosowne. Kolejna spora część zarzutów dotyczy obiektywności prawa moralnego. Znowu, na ten temat wiele już mówiłem. W opisie tego materiału będzie cały szereg linków do filmów, tak jak wspomniałem. Będę odsyłał tam do różnych materiałów właśnie na każdy z tych omawianych tematów, bo mam wrażenie, że o wszystkim tym już mówiłem. Jeśli kogoś interesuje jakiś konkretny temat, proszę sprawdzić ten opis filmu, kliknąć sobie w te materiały, bo naprawdę nie dam rady tutaj powtórzyć wszystkiego. Pan Łukasz Wybrańczyk stawia bardzo dużo zarzutów. Sam ten materiał trwa godzinę 20. Jeśli chciałbym teraz wyczerpująco odpowiedzieć na każdy z tych zarzutów, to myślę, że potrzebowałbym tak z 10 godzin. Jak wspomniałem, może pojawią się jeszcze jakieś uzupełniające materiały, ale na dużą część tych argumentów naprawdę już odpowiadałem. Proszę, zapoznajcie się, jeśli Was to interesuje, właśnie z tymi filmami. Tutaj to będzie przede wszystkim, czy cel uświęca środki. To jest taka bardzo ciekawa kwestia, to znaczy obiektywność prawa moralnego. To jest przez pana Łukasza Wybrańczyka bardzo wyraźnie podkreślane, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne prawo moralne, że jeśli trzeba zabić człowieka niewinnego, bo wyższe dobro tego nakazuje, to trzeba. I to jest, mam nadzieję, że w sposób wystarczający pokazuje to w moich materiałach, chociażby właśnie, czy cel uświęca środki, że takie podejście bardzo łatwo prowadzi do podejścia zbrodniczego. Bo jeśli przyjmujemy, że można uczynić coś moralnie złego, czyli na przykład zabić niewinną osobę, tak, coś, co uznajemy zasadniczo za moralnie złe, i ja uznaję to za moralnie złe i pan Wybrańczyk też uzna to w większości przypadków za moralnie złe. I właśnie różnicą jest ta większość przypadków. I teraz, jeśli są przypadki, w którym rzeczy moralnie złe są dopuszczane, na przykład zabicie niewinnej osoby, no to wtedy pozostaje już tylko kwestia, to kiedy jest to dopuszczalne? W sytuacji, kiedy jeśli nie zabije tej niewinnej osoby, to świat przeminie, świat ulegnie zniszczeniu. A jeśli tego nie zrobię, nie zabiję tych niewinnych osób, to ludzkość ulegnie degradacji biologicznej. Tutaj lekko nawiązuję do znanego dyktatora XX wieku, który uważał, że ludzkość trzeba oczyścić genetycznie, trzeba oczyścić z tych niższych ras. No to jest przecież dla dobra ludzkości, prawda? No, ocencie sami.
Tutaj pojawia się bardzo ciekawy zarzut pana Łukasza Wybrańczyka. Najpierw pytanie, czy grzech jest tożsamy z czymś moralnie złym? Tak, a więc absolutnie jest tożsamy, czyli jeśli ktoś grzeszy, robi coś moralnie złego. I tam pada pytanie, czy więc, jeśli pan Łukasz Wybrańczyk mnie uczyniłby niewolnikiem, czy mógłby mnie okładać drewnianym kijem zgodnie z przepisami Starego Testamentu? A więc rozbierzmy to sobie, bo stawiając tak precyzyjnie pytanie, to znaczy tak konkretnie, można pominąć same zasady, a więc ja podam zasady i później odpowiem na konkretne pytanie. Najpierw, jeśli chodzi o karę cielesną, co do zasady, kara cielesna jest moralnie dopuszczalna. Oczywiście musi to być proporcjonalna przewina i kara cielesna właśnie musi być proporcjonalna, nieszkodliwa dla zdrowia i tak dalej, żeby była moralnie uzasadniona. A więc jeśli wina jest naprawdę poważna i kara cielesna jest stosowna do tego przewinienia, to znaczy nie jest zbyt ciężka, nie jest szkodliwa dla zdrowia, zasadniczo jest to moralnie dopuszczalne. Natomiast czy mamy dzisiaj prawo kogoś zniewolić? Oczywiście nie mamy tego prawa. A, no to jak to może być, że Pan Bóg dopuścił to niewolnictwo w Starym Testamencie? No to jest bardzo ciekawa kwestia. A więc po kolei, Pan Bóg oczywiście nie może nakazać niczego bezpośrednio złego. Pan Bóg nie nakazuje też niewolnictwa, nie tworzy tego niewolnictwa. Niewolnictwo, o ile jesteśmy w stanie to prześledzić, tak w historii Izraelitów, w historii w ogóle ludów antycznych, jest po prostu elementem składowym społeczeństwa i byłoby dziwne, gdyby u Izraelitów ono nie istniało przed prawem mojżeszowym czy w trakcie dawania prawa mojżeszowego, bo zasadniczo wszędzie i u Egipcjan, i u Fenicjan, i u Rzymian, Greków, to trochę później oczywiście, to niewolnictwo istnieje. Dla Arystotelesa niewolnictwo jest w ogóle podstawą funkcjonowania państwa. Mówię to tylko po to, żeby zaznaczyć, że niewolnictwo było traktowane wtedy jako coś koniecznego dla w ogóle przetrwania ustroju społecznego, dla przetrwania państwa. Czyli nie zostaje ono wynalezione w prawie Starego Testamentu na zasadzie, że Pan Bóg mówi wam teraz, musicie ludzi niewolić. To też dosyć wyraźnie wynika z samego tekstu prawa, że jest to już coś zastanego, co Pan Bóg w jakiś sposób reguluje. Tak? To znaczy w prawo mojżeszowe reguluje, jak należy tych niewolników traktować, jak należy z nimi postępować. A więc nie jest to bezpośrednio stworzone przez prawo mojżeszowe, tylko jest to już regulowane. No i pojawia się pytanie, ale to oznacza, że Bóg w jakiś sposób akceptuje to niewolnictwo. Tak, to oznacza, że Bóg w jakiś sposób akceptuje to niewolnictwo. A jak to? Czy Bóg może akceptować coś złego? To zależy. O, tutaj już będzie, myślę, że robi się ciekawie, jak to, czyli to jest przeciwko obiektywności prawa moralnego. Wszystko po kolei. Pan Bóg nie może nakazać czegoś bezpośrednio złego. Może jednak ze względu na jakieś poważne powody tolerować istnienie czegoś, co jest przeciwko drugorzędnemu prawu naturalnemu. Co mam na myśli, gdy mówię o drugorzędnym prawie naturalnym? Drugorzędne prawo naturalne są to te rzeczy, prawo naturalne, czyli prawa wynikające z naszej natury, z naszej konstytucji, to, co jest potrzebne człowiekowi do osiągnięcia celu, do naturalnego rozwoju. Pierwszorzędne prawa naturalne są to te prawa, które warunkują w ogóle nasz rozwój, naszą możliwość osiągnięcia celu. Pierwszorzędnym prawem naturalnym jest to, że człowiek ma prawo do życia. Pierwszorzędnym prawem naturalnym jest, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Jest to konieczne do przetrwania gatunku, zrodzenie, wychowanie, potomstwa. Drugorzędne prawa naturalne są to prawa, które są istotne dla człowieka, ale bez których człowiek jest w stanie w miarę normalnie funkcjonować, społeczeństwo ludzkie jest w stanie w miarę normalnie funkcjonować. Takim prawem jest chociażby kwestia zniesienia poligamii. To jest bardzo podobny przypadek. Bóg toleruje poligamię w Starym Testamencie, dlatego że nie sprzeciwia się ona pierwszorzędnemu prawu naturalnemu, jeśli chodzi o małżeństwo, czyli pierwszy cel, zrodzenie i wychowanie potomstwa. Poligamia nie atakuje aż tak mocno tego pierwszego celu, atakuje drugi cel przede wszystkim, czyli wzajemna miłość i pomoc, dlatego mogło być tolerowane. I znowu, to też pojawia się zarzut Łukasza Wybrańczyka, o, dlaczego musi mówić nam o tym ksiądz Szymon, dlaczego samo objawienie nam o tym nie powie, dlaczego Bóg nam nie powie, że no słuchajcie, to tak tolerujemy to na razie, ale później to zniesiemy. Mówi to objawienie, Pan nasz Jezus Chrystus tak mówi. Gdy przychodzą do Niego z pytaniem o list rozwodowy, On mówi, przez zatwardziałość serca waszego Mojżesz wam na to pozwolił, ale od początku tak nie było.
Święty Paweł pokazuje Stary Testament jako pedagogos. To jest ktoś, kto prowadzi dziecko do szkoły, bierze za rękę i prowadzi. To jest właśnie obraz Starego Testamentu właśnie w świetle Nowego Testamentu. Czyli no, przez zatwardziałość serca Mojżesz wam na coś pozwolił. To też ciekawe, swoją drogą, że Pan nasz Jezus Chrystus używa określenia Mojżesz wam na to pozwolił, ale to może zostawmy na kiedy indziej. Bardzo ciekawa swoją drogą kwestia. Zgubiłem trochę wątek, przepraszam. Drugorzędne prawo naturalne. No właśnie, do drugorzędnego prawa naturalnego należy również kwestia niewolnictwa. To znaczy niewolnictwo sprzeciwia, utrudnia człowiekowi pewne aspekty jego osobistego rozwoju. Odbiera mu pewną godność, która mu się należy. Natomiast może istnieć w takiej formie, która nie sprzeciwia się pierwszorzędnym celom człowieka. To znaczy jeśli niewolnik może w miarę swobodnie założyć rodzinę, może mieć dzieci, może utrzymać tą rodzinę, może w miarę swobodnie funkcjonować, może osiągnąć swój cel ostateczny. Jeśli niewolnictwo zasadniczo dopuszcza te elementy, czy nie przeszkadza im za bardzo, można je wtedy, czy należy je wtedy potraktować jako rzecz, która sprzeciwia się drugorzędnemu prawu naturalnemu, a nie pierwszorzędnemu. I takie rzeczy mogą być dyspensowalne przez Pana Boga ze względu na jakieś bardzo poważne powody. No i tutaj Łukasz Wybrańczyk pewnie odpowie, no dobra, może być dyspensowalne, ale dlaczego Pan Bóg nie powiedział po prostu, weźcie ludzi, nie niewolcie, weźcie, nie róbcie z nich niewolników. Czy to jest aż tak trudne? To jest też taki zarzut Łukasza Wybrańczyka, czy oni byli aż takimi jaskiniowcami, że nie potrafili zrozumieć, co to znaczy, że nie wolno człowieka niewolić? Bardzo ciekawy zarzut, który jest dla mnie zawsze troszkę szokujący. Jakby ateiści nie... No znowu, to jest coś, co już mówiłem w kontekście Pisma Świętego. Lupa, która przygląda się pewnemu szczegółowi i nie dostrzega całego spektrum zagadnień. Niewolnictwo jest w świecie antycznym jakby kluczowym elementem istnienia ustroju społecznego. Gdyby tak po prostu z dnia na dzień znieść niewolnictwo, to jakie to miałoby konsekwencje? Aż trudno to sobie wyobrazić. Różne konsekwencje. Raz, mamy do czynienia w świecie antycznym z niewolnikami po części z pokolenia na pokolenie. Nie wiem, czy to było u Izraelitów ze względu na to właśnie, że Izraelici musieli zwolnić po czasie swoich niewolników. Natomiast zdarzało się w historii ludzkości jak najbardziej, że stan niewolnika był po prostu dziedziczny. Czyli po części mieliśmy do czynienia z niewolnikami, którzy byli z niewolnikiem z pokolenia na pokolenie. I raz, z punktu widzenia psychologicznego, czy on byłby w stanie, taki niewolnik nagle uwolniony, byłby w stanie zapewnić sobie byt, czy raczej nie doprowadziłoby to ich do śmierci, czy do przestępczości i tak dalej. Uważam to za bardzo prawdopodobne, że tak by się skończyło nagłe zwolnienie niewolników. Pewnie nie jest to największy problem u Izraelitów, jak już wspomniałem. Wydaje się, że to dziedziczne niewolnictwo u Izraelitów nie istnieje. Tutaj nie jestem pewien, to będziemy sobie mogli być może jeszcze z polskim inkwizytorem dokładnie omówić. Natomiast rzecz, powiedzmy, że dla nas w tej chwili drugorzędna. Na przykład, gdy Amerykanie wyzwalali obozy koncentracyjne, to nie wypuszczali od razu tych ludzi z obozu, pomimo tego, że oni byli tam kilka lat tylko. Nie wypuszczali ich od razu na wolność. Dlaczego? Dlatego, że oni już byli nieprzystosowani społecznie do po prostu nagle zostania wolnymi ludźmi i życia normalnie w świecie. Powoli musiano ich przyzwyczajać do normalnego życia. Taki niewolnik, który byłby po prostu tak nagle zwolniony, on nie byłby w stanie, moim zdaniem, normalnie funkcjonować. Tutaj potrzeba takiej głębokiej pracy. Najpierw, jeśli chodzi o samych niewolników, to trzeba by właśnie powoli nad tym zwolnieniem pracować, trzeba by powoli pracować nad pewną zmianą mentalności ich samych niewolników i ich panów i przede wszystkim ustrój społeczny. Niewolnicy wykonywali mnóstwo prac, niewolnicy, no właśnie, stanowili, można powiedzieć, główną siłę roboczą. Tak jakby teraz w Chinach nagle zabronić zatrudniania osób niepełnoletnich. Doprowadziłoby to do wielkiej katastrofy, jeśli chodzi o produkcję. Czy to znaczy, że nie trzeba tego robić? Nie. No, to oznacza to, że trzeba to robić w jakiś sposób roztropny, powolny, tak żeby to powoli czynić coraz bardziej humanitarnym, żeby to podnosić powoli na wysoki poziom, jednocześnie nie rozwalając całego społeczeństwa. Znowu,
takie gwałtowne zmiany, gwałtowne decyzje mogą rozwalić cały ustrój społeczny, czy doprowadzić do sparaliżowania tego życia. Możemy sobie wyobrazić taką, powiedzmy tak, analogiczną sytuację, na przykład u Rzymian, u których niewolnicy faktycznie wykonywali ogromną część prac. Nagłe ich uwolnienie, oni nie potrafiliby pewnie w dużej mierze normalnie funkcjonować. To wzrost przestępczości, po części śmierć głodowa. Jednocześnie państwo mogłoby nie mieć, stracić mnóstwo sił roboczych, mnóstwo rzeczy mogłoby się posypać. To wydaje mi się, że jest to dosyć proste. Natomiast mam wrażenie, że jakby ten aspekt zupełnie nie jest brany pod uwagę przez ateistów. Kwestie właśnie ustroju społecznego, kwestie tego antycznego świata, Starego Testamentu, mam nadzieję, że będę tutaj mógł sobie jeszcze omówić z polskim inkwizytorem. Natomiast wydaje mi się, że te informacje, które mamy, którymi dysponujemy, jeśli chodzi o ten świat antyczny, one przedstawiają go właśnie w ten sposób, tak? Jako świat, który bazuje, jeśli chodzi o ustrój społeczny, w dużej mierze na niewolnictwie. I świat jednocześnie bardzo okrutny, to też właśnie a propos tego, że Izraelici byli jak jaskiniowcy. Oczywiście, że nie byli jak jaskiniowcy, ale ten świat antyczny rysuje nam się tutaj. Podlinkuję film polskiego inkwizytora, który właśnie miał zarysować jakby sposób prowadzenia wojny w świecie antycznym, tam z konkretnymi datami można sobie spojrzeć. W świetle tego, co mamy, ten świat antyczny rysuje się jako bardzo okrutny, szczególnie jeśli chodzi o prowadzenie wojny. Arystoteles postrzega niewolnictwo jako fundament w ogóle społeczeństwa, ustroju społecznego. A więc jego zmiana, jego zniesienie wymaga faktycznie bardzo przemyślanych, powiedzmy, że spokojnych i roztropnych działań. Wymaga to również pewnej zmiany mentalności, która musiałaby nastąpić. Widzimy, że sami Izraelici po tym, jak wyszli z Egiptu, oni chcą po części wracać do Egiptu, chcą wracać do niewoli, bo tam mieli dosyć jedzenia. Nie potrafią docenić tej wolności, którą otrzymali, bo są głodni. Tak, widzimy, że wcale nie są podatni, jak to twierdzi Łukasz Wybrańczyk, na to, żeby teraz potępić niewolnictwo, bo sami byli niewolnikami. Po części chcieli wrócić do tej niewoli. Nie potrafili tego docenić, tej wolności. A więc odważam się tutaj na takie tezy, że duża część niewolników wcale nie chciała uzyskać wolności. Dwa, ustrój społeczny nie pozwalał na to, żeby gwałtownie znieść niewolnictwo. I trzy, mentalność zarówno panów, jak i niewolników nie pozwalała na szybkie zniesienie niewolnictwa w tym sensie, że było to dla nich oczywiste, że niewolnictwo jest potrzebne w tej czy w innej formie i jedni i drugi drudzy mniej lub bardziej to akceptowali. I teraz, gdy Pan Bóg schodzi do tych ludzi, daje im prawa, które cywilizują, które sprawiają, że to niewolnictwo staje się znośne, że ono powoli wchodzi na wyższy poziom po to, aby właśnie później prowadzić ich coraz dalej, aż w Nowym Testamencie dojdziemy do tego, że każdy człowiek, pojawi się ta wielka, kluczowa myśl, każdy człowiek jest powołany do nieba, niezależnie od tego, czy niewolnik, czy wolny, czy Żyd, czy Grek. Każdy ma to samo jedno powołanie i ta myśl powoli wyprowadzi nas z tego myślenia, powiedzmy, czy z niewolnictwa, z postrzegania niewolnictwa jako czegoś kluczowego, jako czegoś istotnego, jako czegoś potrzebnego dla społeczeństwa. Tutaj również kwestia przytaczania świętego Pawła, że to on akceptuje niewolnictwo. Uwaga, chrześcijaństwo mała, nic nieznacząca na początku grupa religijna. Niewolnictwo, tutaj już mamy świat rzymski, właśnie podstawa ustroju społecznego. Czy chrześcijanie mogli wyjść z postulatem zniesienia niewolnictwa? No jak już wspomniałem, nie, z tych powodów, o których mówiłem wcześniej. Dlatego święty Paweł podaje wskazówki, które dotyczą wewnętrznego życia człowieka. Oczywiście niech niewolnik wtedy nie buntuje się przeciwko swojemu panu. Oczywiście, że nie chodzi o to, żeby burzyć ten porządek społeczny, tylko powoli go przekształcać. O tym mówi święty Paweł, o tym, żeby jak najbardziej ten niewolnik zaakceptował ten swój los, starał się dobrze wypełniać swoje obowiązki. Jakże mógłby nawoływać do czegoś
czegoś innego, miałby nawoływać do buntu, tak, do czegoś, co by rozwaliło cały ten ustrój społeczny, bo co, bo później kto byłby w stanie zbudować coś lepszego? Rozumiemy, jak ważną rzeczą jest taki ustrój społeczny. Zniszczenie go nie prowadzi automatycznie do powstania czegoś lepszego, tak, to prowadzi do barbarzyństwa, prowadzi do rozlewu krwi i do ogólnego nieporządku. A więc tak, dobrze było wtedy, żeby niewolnicy akceptowali swój los, żeby starali się dobrze wypełniać swoje obowiązki, dobrze, żeby panowie widzieli w nich pełnowartościowych ludzi, doceniali ich, żeby traktowali ich jak ludzi i o tym właśnie mówi święty Paweł. I teraz powoli ta myśl o tej równej godności, o tym, że człowiek, czy niewolnik, czy wolny jest powołany do tego życia wiecznego, ona będzie powoli działała w naszej cywilizacji, tak żeby ostatecznie doprowadzić do zniesienia tego, co było pewnym złem, co było pewnym brakiem, co było właśnie przeciwko drugorzędnemu prawu naturalnemu. I to właśnie dzięki temu w naszej cywilizacji rozwinęła się ta głęboka myśl o tej równości człowieka, o tej naturalnej, istotowej równości kobiety i mężczyzny, niewolnego i wolnego, o czym już święty Paweł mówi. Ta wielka, kluczowa, fundamentalna myśl, która wyrasta ze Starego Testamentu, właśnie rozkwita w Nowym Testamencie i która ukształtowała naszą cywilizację. I dlatego dzisiaj dla nas to, co czytamy w Nowym Testamencie, jest szokujące, bo Nowy Testament nas nauczył, jak bardzo wielką i doniosłą rzeczą jest człowiek. Jest człowiek, który jest powołany do tak wielkich rzeczy. To Nowy Testament nas tego nauczył. I nie zachowujmy się tutaj jak student matematyki, który pogardza nauczycielem matematyki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bo ten nie naucza jeszcze ułamków ani całek. Rozwój, właściwy rozwój właśnie potrzebuje czasu. Potrzebuje tego, człowiek potrzebuje czasu, żeby dorastać, żeby się rozwijać. I widzimy to jak najbardziej w Starym Testamencie. To jest również tam zarzut pana Wybrańczyka, że krok to wcale nie jest krok naprzód, to prawo Starego Testamentu, bo nie widać w ogóle, żeby był jakikolwiek krok naprzód. Na jakiej podstawie? Ja twierdzę, że wcześniej było gorzej. Proste, logiczne myślenie. Jeśli pojawia się jakieś prawo, nawet jeśli byśmy wyszli z założenia, że to prawo jest tylko i wyłącznie ludzkie, przez człowieka ustanowione, to mimo wszystko to prawo będzie ustanowione po co? Po to, żeby ograniczyć pewne niewłaściwe działania. Tak? Czyli siłą rzeczy, nawet jeśli tylko człowiek czyni jakieś prawo, ustanawia prawo, to nie ustanawia praw, o tak, bo takie mi się podobają, tylko bo tak sobie wymyślił, tylko ustanawia takie prawa, które odpowiadają na bieżące problemy. I bez wątpienia prawa Starego Testamentu odpowiadają na bieżące problemy, czyli zakazują rzeczy, które faktycznie zdarzały się wśród Izraelitów. O tym, na jakim byli oni poziomie, no to wspomniałem, nie mamy wiele źródeł, które by nam pokazywały, jacy byli Izraelici wcześniej, tak, źródeł poza biblijnych, bo no właśnie, bo byli ludem w miarę koczowniczym, który no nie pozostawił po sobie śladów jakiejś wysokiej kultury, co też o czymś świadczy. Natomiast mamy pewne świadectwa, które wskazują ogólnie, jaki był poziom moralny w antycznego świata, co było cenne, co było u nich dobre, co było złe. Nie byli jaskiniowcami, ale pewne rzeczy były dla nich zupełnie normalne, jak na przykład okrucieństwo czy niewolnictwo. Potrafili jednocześnie rozwijać pewne gałęzie nauk, potrafili uprawiać pewną filozofię. To nie znaczy, że byli jaskiniowcami, natomiast w pewnych aspektach ci ludzie antyczni raczej, właśnie jeśli chodzi o okrucieństwo czy niewolnictwo, raczej mamy tutaj pewien taki konsensus, jeśli chodzi o te dwie rzeczy, że po prostu one były. Tu znowu odsyłam do materiału polskiego inkwizytora, który podaje tam różne materiały źródłowe, jeśli chodzi o ten świat antyczny i jego okrucieństwo. Pan Łukasz Wybrańczyk dziwi się również temu, że Pan Bóg potrafił dać przepisy, jak na przykład obrzezanie, wymagające pewnego zaangażowania, a nie zniósł właśnie niewolnictwo. No właśnie, rozważamy tą mentalność antycznego człowieka. On jest w stanie jak najbardziej złożyć nawet człowieka w ofierze, a więc jak najbardziej jest to człowiek religijny, zdolny do tego, żeby zrobić coś, złożyć jakąś ofiarę. Człowiek, który potrzebuje pewnych znaków, tak, to obrzezanie jak najbardziej właśnie jest pewnym bardzo konkretnym znakiem przynależności. Jest to coś jak najbardziej w zakresie możliwości tego człowieka antycznego. Natomiast jak już wspomniałem, no, niewolnictwo jako
pewna podstawa ustroju społecznego w tym antycznym świecie bazuje tutaj na innych ludach, nie na samych Izraelitach. Jak wspomniałem, nie mamy tutaj źródeł pozabiblijnych, które by nam wiele na ten temat wyjaśniały, a przynajmniej mi nie są one znane. Po co przepisy, burzy się również Łukasz Wybrańczyk, przepisy o tym stroju, że nie taka tkanina i tak dalej. Dlaczego Pan Bóg daje takie przepisy? A dlaczego nie? Ten człowiek, właśnie człowiek antyczny, lubił na tyle, na ile jesteśmy w stanie to prześledzić, tak? Jeśli spojrzymy na te opisy, jeśli spojrzymy na historię antycznych Greków, oni bardzo lubili, potrzebowali pewnych znaków przynależności, potrzebowali tego, co określi tą ich tożsamość narodowo-religijną. Ten strój, zachowanie, to miało być pewnym znakiem wyróżniającym, stworzyć pewną tożsamość. Dlaczego miałoby być w tym coś złego? Dlaczego miało być w tym coś niewłaściwego, że Pan Bóg ustanawia przepisy, które będą ich wyróżniały spośród innych ludów? Stary Testament według pana Łukasza Wybrańczyka ograniczał ludzi, no bo stawiał jakieś takie mało wymagające ograniczenia moralne, a tak naprawdę mogły się pojawić jednostki jak święty Paweł, wybitne, które mogłyby bez problemu pójść dalej. Cały czas szły dalej. Stary Testament to jest nieustanny rozwój. Przecież jak spojrzymy na proroków i ileż oni nowego wnoszą, chociażby ten piękny cytat z proroka Jeremiasza, który odpowiada też na inne zarzuty pana Wybrańczyka, Jeremiasz 31, 29, 30. W tych dniach nie będą już więcej mówić, ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz każdy umrze za swoje własne grzechy. Każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby. Każdy umrze za swoje własne grzechy. Prorocy na przykład walczą właśnie z tą ideą, że Bóg będzie karał dzieci za grzechy ich ojców. I tutaj, a jak to, przecież sam Bóg mówi, że będzie karał dzieci za grzechy ich ojców. Właśnie, rozwój myśli teologicznej. Czy Bóg będzie karał za grzechy dzieci za grzechy ojców? Tak, w tym sensie, że grzechy ojców mają naturalne konsekwencje, które po części poniosą też ich dzieci, jak najbardziej. Tak, w tym sensie, że należy tych ludzi, Izraelitów, przestraszyć, którzy postrzegają swoje potomstwo jako największe dobro, że ich złe życie będzie miało konsekwencje również na ich dzieci, ale nie w tym sensie, że one zaciągają winę moralną w ten sposób i Pan Bóg będzie karał bezpośrednio te dzieci za to, że ich ojciec zrobił coś niewłaściwego. Bóg może ukarać, jak już widzieliśmy, śmiercią, dlatego że potomstwo jest tym największym darem i to dla Dawida to była wielka, ogromna kara. Czy to dziecko zostaje przez to ukarane? Niekoniecznie. Dlaczego miałaby to być kara? Tak, to, że trafia do limbusa, właśnie, perspektywa życia wiecznego niekoniecznie każe nam postrzegać śmierć jako karę. To znaczy dla rodzica oczywiście, że to jest kara, gdy jego dziecko umiera, dla Dawida, natomiast dla samego dziecka, czy to jest kara? Niekoniecznie. Trochę mnie zaskakuje też to, że pan Wybrańczyk burzy się na cytat z Księgi Powtórzonego Prawa o tym, że Izraelita, który w trakcie wyprawy wojennej jedna z branek spodoba mu się i będzie musiał ją wziąć, jeśli chce ją posiąść, to musi ją wziąć za żonę. To jest szok moim zdaniem, to znaczy jest jasno powiedziane, nie obędziesz się z nią, nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą. Jest jasno powiedziane, że najpierw musi ona mieć czas na żałobę, dopiero wtedy może ten Izraelita ją posiąść i nie może jej później mieć jako niewolnicę, nie może jej sprzedać. Ona musi być jego żoną. Moim zdaniem to jest już prawo bardzo humanitarne, jak na tamte czasy, jak na czasy powiedzmy X wieku przed Chrystusem w wielkim przybliżeniu. Moim zdaniem jest to prawo niezwykle humanitarne i uważam, że jeśli ktoś twierdzi, że to jest prawo poniżej powiedzmy standardów ówczesnych, to musi mi to wykazać, bo ja jestem przekonany, że powszechnie, znowu odsyłam do tego filmu polskiego Inkwizytora, że powszechnie praktykowano po prostu niewolnictwo seksualne, co właśnie pan Wybrańczyk to nazywa niewolnictwem seksualnym. To ewidentnie nie jest niewolnictwo seksualne. Moim zdaniem jest to już naprawdę, biorąc pod uwagę tamte czasy, zdecydowany krok naprzód właśnie. O ludobójstwie w ziemi Kanaan mówił już właśnie polski inkwizytor w tym materiale, o którym już wielokrotnie mówiłem. Tutaj tylko bardzo krótko.
jest jasno przedstawione w Piśmie Świętym, że jest to kara za grzechy, że mogli oni uciec, że Pan Bóg dawał im ostrzeżenia, natomiast ostatecznie zostali ukarani za swoje zepsucie. Szokujące w tym jest to, że Pan Bóg każe Izraelitom ich zabić, że nie zabija ich jak Sodomę i Gomorę poprzez właśnie jeden akt swojej woli, tylko każe Izraelitom to zrobić. Czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Bóg jako Pan życia i śmierci może ukarać w ten sposób? Czy może rozkazać jednym ludziom zabić drugich ludzi? Co do zasady tak. Pan Wybrańczyk zwraca tutaj uwagę, że ale przecież właśnie tutaj rozeznawanie duchów i ja potępiam księdza Natanka za prywatne objawienia, a tutaj właśnie niejako takie prywatne objawienie, wizjoner przychodzi, mówi, że trzeba tych ludzi zabić. Bóg objawia się Izraelitom, daje im pewne znaki, daje im poznać swoją wolę, mówi im, że tych i tych trzeba ukarać i tą ziemię oddam wam, bo oni splamili się tymi grzechami, nie oszczędzicie ich, albo uciekną, albo zginą, bo dopuszczali się tego i tego. Czy ma do tego prawo? Tak. Czy to jest okrutne? W tym sensie, jak każda inna wojna w tym czasie. Tak, to jest tak samo okrutne, może trochę mniej okrutne niż większość wojen, znowu odsyłam do filmu polskiego Inkwizytora, które były toczone w tym czasie. Czy dla Izraelitów to wywoła jakiś wielki szok? Tam mówi o tym Wybrańczyk, jak to oni będą zabijali tych niewinnych ludzi? Czy na ile tam są ci niewinni ludzie, to też jakby odsyłam do filmu polskiego Inkwizytora. To jest dosyć ciekawa kwestia. Kilka rzeczy jest tam naprawdę bardzo cennych. Oczywiście Izraelici byli zaprawieni w bojach, oczywiście to byli wojownicy i po prostu wtedy w ten sposób te wojny się toczyło. Jak już wspomniałem, Bóg ma prawo nakazać wykonanie takiego wyroku śmierci. Czy teraz Pan Bóg by mógł coś takiego nakazać, czy teraz mógłby nakazać wykonanie wyroku śmierci? Co do zasady, tak, co do zasady Pan Bóg ma prawo, żeby kogoś pozbawić życia. Natomiast po pełni objawienia, kiedy zostało nam już wszystko objawione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pan Bóg nie daje ludziom już takich bezpośrednich natchnień tak do działania, że tutaj coś trzeba zrobić. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ten czas Starego Testamentu to jest ten czas pedagoga, kiedy Bóg prowadzi Izraelitów za rękę, kiedy oni są bardzo nieumiejętni, kiedy faktycznie no właśnie wiele rzeczy trzeba dyspensować z tego drugiego rzędnego prawa naturalnego, kiedy trzeba bezpośrednio im wskazywać, co trzeba zrobić. Natomiast gdy mamy już pełnię objawienia, wiemy już, jak należy się zachowywać. Mamy już cały zestaw jakby praw moralnych i teraz jest to pewien moment, element takiej dojrzałości w pełni objawienia w Nowym Testamencie. To my mamy poprzez cnoty, poprzez rozpoznanie tego, co jest dobre naszym rozumem, mamy podejmować te decyzje i teraz nic, co gdzieś tam przychodzi z zewnątrz, jak jakieś objawienie, oczywiście ono musi być zawsze zgodne z tym Bożym objawieniem, z tym zasadniczym objawieniem, które dał nam Pan nasz Jezus Chrystus. To objawienie nie dopuszcza, żeby teraz człowiek na podstawie właśnie jakiegoś prywatnego objawienia wykonywał wyroki śmierci. Natomiast jak najbardziej właśnie zgodnie z rozumem jest kara śmierci, jest rzeczą dopuszczalną. To znaczy autorytet świecki może za pewne zbrodnie ukarać prawą karą śmierci. Nie jest to zasadniczo niemoralne. Jest to w tym sensie, również w pewnym sensie z Bożego autorytetu, bowiem władza świecka również swoją władzę otrzymuje od Pana Boga. No chyba ostatecznie ten materiał wcale nie wyjdzie krótki, natomiast już dochodzimy do końca. Małe podsumowanie. Jak już wspomniałem, Pan Wybrańczyk moim zdaniem poprzez swój ton lekko prześmiewczy bardziej betonuje bańki niż próbuje je rozbijać. Jednocześnie twierdzi, że on lepiej to rozumie niż ja, bo ja mam takie wojownicze nastawienie, żeby właśnie przekonywać, a on ma takie nastawienie właśnie takiego naukowca, który wszędzie szuka prawdy. No moim zdaniem zachowanie prześmiewcze to on wcale nie świadczy o chęci szukania prawdy, raczej świadczy to o chęci upokorzenia swojego rozmówcy, o takim emocjonalnym podejściu i właśnie o atakowaniu, a nie o dyskutowaniu. Moim zdaniem to też jest taka wymówka, takie twierdzenie, że o, ja właśnie jestem taki bezstronny i szukam prawdy, ateiści uważają, uwielbiają używać tego sposobu mówienia. Natomiast zupełnie naturalne i właściwe jest, że człowiek ma pewne zasadnicze
fundamentalne poglądy, których jest gotów bronić. I oczywiście, że człowiek dyskutując z drugim człowiekiem broni tych poglądów, rozważa argumenty drugiej strony. Bardzo często zauważy, że aha, tu mój argument był niewłaściwy, zmienia gdzieś tam swoje zdanie, dopasowuje ten argument albo w ogóle go porzuca. To jest zupełnie naturalne, dobre i właściwe. Do tego też taka dyskusja służy. Natomiast zupełnie naturalne i dobre jest, że właśnie człowiek ma te fundamentalne poglądy, których chce bronić, które uważa za właściwe, których nie porzuca od tak po prostu, bo usłyszał jakieś tam zdanie, które wydaje mu się całkiem przekonujące. I każdy człowiek, który racjonalnie funkcjonuje, tak funkcjonuje. Brak takich kluczowych poglądów świadczy o pewnej niestabilności i niedojrzałości intelektualnej, moim zdaniem. Natomiast zapewnianie właśnie przez ateistów, że nie, my jesteśmy właśnie takimi naukowcami poszukującymi i w ogóle my tu nie mamy żadnych takich założeń wstępnych, uważam za, powiedzmy, że niepoważny i dosyć zabawny. Jak już wspomniałem, te argumenty polegają na takim przybliżeniu szczegółów ze Starego Testamentu, pokazaniu, o zobaczcie, tutaj niedoskonałość, okrucieństwo, zło i tak dalej, żeby odpowiedzieć na te zarzuty, trzeba spojrzeć na całe Pismo Święte i czytać poszczególne fragmenty właśnie w kontekście tego Pisma Świętego. W samym Piśmie Świętym ewidentnie widać ten rozwój. Jest on potwierdzony w Nowym Testamencie, że mamy tutaj do czynienia z pewnym rozwojem przez zatwardziałość serca, mówi Pan Jezus, Mojżesz wam na to pozwolił. Czy Bóg może nakazać zło? Nie, ale może dyspensować od pewnych wymogów, które nie są przeciwko pierwszorzędnemu prawu naturalnemu, czyli takich wymogów, które pierwszorzędne prawo naturalne są to takie wymogi, które człowieka zasadniczo do jego celu prowadzą lub społeczeństwo zasadniczo do jego celu prowadzą. Drugorzędne, takie, które ułatwiają, ale które nie są absolutnie konieczne. Pan Bóg ze względu na ustrój społeczny, na mentalność, mógł pewne rzeczy tolerować, dyspensować od wypełniania w Starym Testamencie. Jest to zasadniczo moralnie dopuszczalne. Tak to wygląda w kontekście całego Pisma Świętego. Nie jest to jakieś doszukiwanie się, o, bo ja muszę sobie to usprawiedliwić. Nie, ja po prostu czytam to Pismo Święte takie, jakie ono jest i tak to wygląda w kontekście całości. Jak się to zabierze tą lupę i spojrzy na całość, przeczyta całość, zobaczy całość, to tak to wygląda i wtedy można sobie wziąć lupę i na to patrzeć, ale zawsze w kontekście tej całości, czego moim zdaniem właśnie ateiści nie robią. I oczywiście, że do takiego czytania Starego Testamentu potrzebujemy Nowego Testamentu i oczywiście, żeby tak patrzeć na Stary Testament, no skłania nas właśnie Nowy Testament, skłaniają nas ta cudowność tej nauki Pana Jezusa, skłaniają nas cuda, które się dzieją w Kościele katolickim. Tak, dzieją się. Odsyłam do mojego materiału Świadkowie Cudu, odsyłam do mojego materiału, w zasadzie nie do końca mojego, rdzeń debaty księdza Szymona z ateistą Impaktorem. Wszystko będzie podlinkowane. Tam przedstawiam, dlaczego wierzymy, dlaczego czytamy Stary Testament właśnie w ten sposób, w kontekście tej całości, dlaczego uważamy, że jest to racjonalne i wiarygodne. Zachęcam bardzo do zapoznania się z tymi materiałami, które podlinkuję na zakończenie, przede wszystkim właśnie z tym, z tą najważniejszą częścią debaty, gdzie każdy z nas prezentuje, ja prezentuję, dlaczego uważam, że jest racjonalnym wierzyć, a Pan Impaktor przedstawia, dlaczego uważa, że nie jest racjonalnym, aby wierzyć. Ta reakcja pana Wybrańczyka, która moim zdaniem właśnie bardziej betonuje bańki niż je rozbija, skłania mnie do tego, żeby reaktywować tą akcję Wyjdź z bańki, żeby zachęcić innych twórców do podjęcia tutaj tej akcji. Napiszę do różnych kanałów YouTube'owych z powiedzmy prośbą, tak, z prośbą o to, żeby wzięli udział, żeby próbowali rozkręcić tą akcję. Być może znajdą się tacy YouTuberzy, którzy dostrzegą, że jest to coś wartościowego i którzy będą chcieli tą akcję popchnąć dalej, tak żeby faktycznie zachęcić tych youtuberów do tego, żeby to promować, bo po prostu uważam, że jest to wartościowe i właśnie myślę, że na tym przykładzie właśnie Łukasza Wybrańczyka to bardzo wyraźnie widać, gdzie no, Łukasz Wybrańczyk chwali się, że on to doskonale rozumie, a jednocześnie z moim zdaniem pewną pogardą, z takim w takim prześmiewczym tonie tą dyskusję prowadzi, no, co jest jednak ostatecznie takie przykre. No, jak pan Wybrańczyk uważa, że prowadzi się kulturalną i merytoryczną dyskusję, to możemy zobaczyć właśnie w tym materiale. Bible priest. A Bible priest. Nawiązując do zakończenia pana Wybrańczyka, ja jestem ksiądz Szymon Bańka i śmiem wierzyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.